Srebrna Góra Twierdza. Cały ten odcinek będzie poświęcony tylko i wyłącznie wyjątkowym górom Sowin. Twierdza i Warowna Góra to pierwsza dzisiejsza atrakcja do twierdzy. Wpadłem tylko jak po ogień, czyli po pieczątkę. Taki ze mnie pieczątkowy łowca. Zobaczcie, jaka ta ścieżka przy samej twierdzy jest fajna. Jest wąska, oberwana po obu stronach. Ten płot jest nowością. Tego tu nie było wcześniej. Może dobrze, że zrobili, ponieważ no bywało niebezpiecznie. Ścieżka wije się przez dobrych kilkaset metrów, jeśli nie kilometr, wzdłuż takiej, no chyba fosy to można tak nazwać, wokół zabudowań twierdzy Srebrna Góra. Jest wąska, sympatyczna. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych szlaków w całych Sudetach. Piękne widoki gdzieś tam prześwitują. Lubię takie ścieżki. Obcujemy z murami twierdzy, obcujemy z historią i z przyrodą, bo te dwa zjawiska się tutaj zbiegają. Ścieżka jest typowo górska, ma charakter grani, po obu stronach oberwana. Fajnie, że ją zabezpieczono. Nie jest to może długi odcinek, ale bardzo, bardzo urokliwy. Bardzo fajnie zaczyna się ten odcinek, który w całości poświęcam górom Sowim, w których byłem wielokrotnie i które to góry chciałem uhonorować osobnym odcinkiem w ramach GSS-a, ponieważ ten fragment jest inny, może troszkę podobny do Karkonoszy w tym sensie, że cały czas albo niemal cały czas idzie się granią, w tym sensie są podobne. Natomiast góry Sowie, liczba tych wszystkich poszczególnych szczytów, niektóre są tylko na tabliczce, na tabliczkach w rzeczywistości, inne są tylko na mapie, a nie ma ich w rzeczywistości. Jest ich tutaj kilkanaście, wieże widokowe. To wszystko sprawia, no i ta ścieżka tu przy twierdzy. To wszystko sprawia, że odcinek Srebrna Góra Rzeczka będzie jednym z najbardziej udanych. Idąc główną granią gór Sowich, doświadczamy tego wszystkiego, co w górach być powinno i co pokażę w tym filmie. Wygodna ścieżka, wygodna, szeroka droga, praktycznie po samej grani. Wprawdzie w lesie, ale z oknami widokowymi na jedną, jak i na drugą stronę. Jakiś czas temu świetnie widać było Góry Stołowe i okolice Góry Wszystkich Świętych, gdzie byliśmy wczoraj i przedwczoraj. A po drugiej stronie, Przedgórze, województwo dolnośląskie i Góra Ślęża z Radunią. To po pierwsze. Po drugie, wieże widokowe, co najmniej dwie, tutaj na tym pierwszym odcinku. Plus ta najwspanialsza na Górze Wielka Sowa. I schronisko, chciałem powiedzieć, schroniska górskie. W sumie jest jeszcze jedno na samym końcu, ale na grani to jedno już jest nieczynne pod samą Sową. Natomiast na szczęście jest wspaniała Zygmuntówka. Jedno z najlepszych schronisk na całym GSS-ie i w całych Sudetach. Jest to taki szlak, o którym każdy górołaz zawsze marzy. Pierwsze wzniesienie dzisiaj. Widziałem nieco niżej zająca, ale góra jest gołębia. 810 metrów nad poziomem morza. Tutaj zaczynają się dość fajne trasy rowerowe. Srebrna Góra to jest jeden z fajniejszych ośrodków, moim zdaniem, w całych Sudetach, jeśli chodzi o rowery.
tuż za gołębią szeroka droga zmienia się w taką oto ścieżkę. Bardzo się z tego cieszę, bo taka jest idealna do chodzenia. Jest trochę kamieni, trochę igliwia, trochę trawy, trochę ziemi, więc noga na czymś takim po prostu odpoczywa. I muszę powiedzieć, że pod względem takim turystycznym, oczywiście wiem, jak jest dalej za Woliborską, jest tam dużo udogodnień, ale takowych nie brakuje też na tym pierwszym odcinku od Srebrnej Góry. Idę Wiranią niecałe półtorej godziny, a już były w dwóch miejscach ławki. Także jest tutaj coś, czego nie bywało na poprzednich odcinkach. Ktoś urwał albo coś urwało tabliczkę. Jest tylko roka końcówka. Wydaje mi się, że chodzi o szeroką, ale absolutnie nie mam pewności. Możecie napisać, czy mam rację, czy nie. Szeroka jest też w Górach Bardzkich. Niebo robi się takie chmurzasto-mleczne. Niewykluczone, że będzie jeszcze padać. Ale w sumie idę już prawie 3 godziny. Jeszcze nie spadła ani jedna kropla. A według prognoz sprzed 3 dni miało padać od rana do godzin wieczornych. Czyli można powiedzieć, że mi się udało. Co chwilę są właśnie o takie jak tam widoki na Przedgórze Sudeckie. Ale tak wygląda ta droga. Góra, dół, góra, dół. Nie ma jakichś bardzo złych i mocnych podejść. To są podejścia i zejścia rzędu maksymalnie kilkudziesięciu metrów pomiędzy poszczególnymi wierzchołkami. Naprawdę idzie się cały czas granią i tak samo będzie na tej drugiej i trzeciej części pasma Sowich. Także bardzo serdecznie polecam. Są tu też trasy rowerowe. Naprawdę bardzo ładny, bardzo ciekawy szlak turystyczny, dobrze zaopatrzony pod względem turystycznym, logistycznym, także oczywiście lepiej tam, dużo lepiej po tamtej stronie, gdzie są wieże widokowe i już przy samej Wielkiej Sowie to już nie mówię. Natomiast nawet na tym trochę mniej uczęszczanym szlaku od Srebrnej do Woliborskiej jest pod tym względem naprawdę przyzwoicie. A wchodzimy już powoli w zachodni skrawek naszej wędrówki. Na końcu będą Karkonosze i Góry Izerskie. Ten duży fragment naprawdę na duży, duży plus i wysoką, bardzo wysoką ocenę, o której powiem na końcu. Zostawiam za plecami przełęcz Woliborską, jedną z ważniejszych przełęczy na całym głównym szlaku sudeckim. Jest tutaj miejsce dla samochodów, jest duża wiata tam. Z tyłu jeszcze ją widzicie, są ławki. Bardzo duża przełęcz, jak na sudeckie warunki. No i stąd w naturalny sposób wchodzimy już w tę właściwą część grani Gór Sowich z najbardziej charakterystycznymi miejscami. A więc z wieżami widokowymi i ze schroniskiem Zygmuntówka, w którym to jak zawsze się zatrzymam. Jak zawsze smacznie zjem, bo to jedno z moich ulubionych schronisk. Nawet raz tu miałem spać, ale ostatecznie spałem na przełęczy. Niemniej zawsze tu jem, zawsze to miejsce polecam. Są takie jeszcze miejsca w Sudetach, gdzie jest zachowany duch gór, duch sudecki. W schronisku są książki, są zdjęcia. Jest klimat, są fajni ludzie. W zeszłym roku bardzo fajną dziewczynę spotkałem, tylko ona szła w drugą stronę. Właśnie w tą, w którą ja idę teraz, a ja w stronę Prudnika. Pozdrawiam ją serdecznie, pozdrawiam wszystkich wędrowców. Główny szlak sudecki, Sowi odcinek. Idziemy do tych serc najważniejszych miejsc w Górach Sowich. Bielawska Polanka, ważne miejsce na mapie sudeckiej. Tutaj jest fajna plansza z rozmaitymi atrakcjami. Niektóre z nich, jak wieża na Wielkiej Sowie, jeszcze przed nami. Ale no i wieża w Kalenicy oczywiście, już całkiem
Niedaleko stalowa wieża, stalowo-ażurowa o wysokości 15 metrów, ale są także inne, jak chociażby pałac Jedlinka, tam nie będziemy akurat przechodzić, kompleks Włodarz czy tajemnicze miasto Osówka albo zamek Grodno w Zagórzu Śląskim. Tych miejsc tutaj wokół gór Sowich jest bardzo, bardzo wiele. Idąc głównym szlakiem sudeckim nie jesteśmy za bardzo w stanie wyskoczyć na te boczne, ale ja wielokrotnie byłem także w tamtych innych atrakcyjnych miejscach i zachęcam do ich odwiedzania. Naprawdę, naprawdę warto. Nie będzie dzisiaj szału widokowego, bo jesteśmy w chmurze, ale wejdziemy, może coś się uda, może coś tam przebłyśnie, zobaczymy. No niestety, tak jak mówiłem, jesteśmy w chmurze. Kolejna już druga albo trzecia wiata oznaczona napisem Kalenica, nawiązująca do wieży i tego właśnie wzniesienia. Jesteśmy już wysoko, stąd ta chmura tutaj, 964 metry, to naprawdę niewiele do 1000 brakuje. To jest prawie tyle co Czarna Góra i mamy stąd 3 kwadranse do Sygmuntówki, moim tempem pół godziny, a ponieważ jestem bardzo, bardzo głodny, ostatni raz jadłem na śniadanie prawie 20 km temu, to zjem tutaj konia z kopytami, jeśli się taki trafi. Wczoraj był koń. Poza widokiem na Kalenicy bardzo lubię ten fragmencik, dosłownie grani. To może jest 200 metrów, może 250 ze skałkami. Tutaj jest ich wprawdzie niewiele, tworzą dwie albo trzy takie wyspy skalne, wysepki po kilkadziesiąt pewnie większych skałek na takiej wysepce jednej, ale są i bardzo mnie to cieszy. Ścieżka jest dzięki temu bardziej atrakcyjna, bardziej górska. Bardzo ładny fragmencik grani, ale tej szczytowej za chwilę, za paręnaście, parędziesiąt metrów te duże skały niestety nam znikną. O, zobaczcie, nawet jest tutaj jakieś nawiązanie do gór stołowych, chociaż tu zupełnie inne pasmo. Taka skałka, która spokojnie mogłaby być w górach stołowych, w formie przypomina trochę grzyba, chociaż tamtejsze grzyby w górach stołowych są naprawdę imponujące. Pokazywałem to w ostatnim odcinku, gorąco polecam. Niektóre z tamtych grzybów są takie, że można się pomylić i prawie że wrzucić do koszyka. Szczyt Kalenicy, tak jak mówiłem, ma około 200 metrów długości i jest zbudowany z bardzo ładnych skałek. Właśnie zbliżamy się do, normalnie bym powiedział, do drugiego wierzchołka, ale powiedzmy, że do drugiego skupiska skałek. Wiem, że ludzie tutaj też lubią odpoczywać, jak jest weekend, to na te skałki wdrapują się tłumy. W górach Sowich skałek nie ma zbyt wiele, to tu Kalenica jest naprawdę tutaj wyjątkiem. Jeśli chodzi o największy taki walor tego pasma górskiego, to niewątpliwie są to lasy, ogromne połacie leśne, w których można wędrować godzinami. Odsyłam też do innych szlaków, żółtego, czarnego, którymi także wędrowałem godzinami. Omijacie wspaniałe, piękne lasy.
trzecie największe skupisko skalne, z tego co pamiętam trzecie i ostatnie na Kalenicy. Tutaj teren będzie się już nieco obniżał i następne skałki, tak na szybko myślę, na Włodarzu są jakieś, też całkiem fajne. Na Sowie chyba nie ma, no jeśli są, to takie mniejsze, ale takie fajne z punktem widokowym są też na Włodarzu. Włodarz to także, Włodarz będzie jutro, Włodarz to także taki mniej oczywisty skrawek gór Sowich. Kojarzycie przede wszystkim, jeśli chodzi o góry Sowie, to pasmo i słusznie, bo jest ono najbardziej znane, najładniejsze, najwięcej ludzi tu przychodzi, jest schronisko i tak dalej. Na Włodarzu czy w rejonie Włodarza schroniska nie ma, ruch jest mniejszy, bardziej tranzytowy, głównym szlakiem sudeckim, ale na sam Włodarz warto się wybrać, bo też są tam nie tak duże jak te tu na Kalenicy skałki, ale bardzo ładne i wychodząc na kulminację tychże skałek mamy piękny widok na tamtą część Sudetów. Także gorąco polecam Włodarza, którego pokażę w następnym filmie za tydzień. Kolejna wiata, całkiem blisko schroniska, a tutaj mamy rymarz 913 metrów chyba i zaproszenie do tutejszego schroniska Zygmuntówka. Bardzo się cieszę, bo wiem, że stąd już jest naprawdę blisko, a jestem naprawdę głodny. Ostatnia prosta do jedzenia. Zygmuntówka 5 minut. Zjem nie tylko konia z kopytami. Zjem też wszystko inne. Krzesła, stoły. Wszystko. Idziemy po pieczątkę. Są sowy. Pieczątki w tym schronisku są w dziwnym miejscu, a mianowicie tutaj. Zobaczcie, jest napis pieczątka i pieczątka do nas zjedzie tym koszykiem. I w koszynku są wspaniałe pieczątki. Prędko taka sytuacja się chyba nie powtórzy. Pierwszy, jedyny raz byłem w schronisku jedynym klientem, no ale przypomnę, mamy wtorek i taką sobie pogodę i majówkę za nami. Tutaj w majówce zapewne były tłumy. Pierogi zjedzone, czas marsz, czas na wędrówkę do Wielkiej Sowy, do której zostało 1,5 godziny. Są takie dni, kiedy trzeba po prostu przejść dany fragment GSS-a i iść na nocleg, wygrzać się w ciepłym, mam nadzieję, łóżku. Widoki są sporadyczne. Tam góry Stołowe daleko. Natomiast na górze znowu nie będzie widoku, bo widzę, że Sowa jest w chmurach, więc nie będę się jakoś specjalnie rozczulał nad tą górą. Powiem tylko, że przy ładnej pogodzie naprawdę warto zacząć swoją górską przygodę
od ślęży albo właśnie od Sowy, jak już jesteście trochę rozchodzeni. Fajna góra z wieloma atrakcjami, no i powyżej 1000 metrów, więc dla dzieci może to być atrakcja, że mają przekroczony kilometr. Natomiast pogodę taką jak dzisiaj, kiedy są gęste chmury, prognoza mówi, że do wieczora się to w ogóle nie zmieni. Trzeba po prostu iść na nocleg. Dlatego idę. Chmura nachodzi teraz nawet nad tego rymarza, co jest nad schroniskiem. To nawet nie jest 800 metrów. Jeśli jest, to nieznacznie przekracza. To powyżej 1000 w ogóle nic nie będzie. Jak widzicie gdzieś takie kopczyki, to znaczy, że blisko już do szczytu, względnie do jakichś skałek, w tym przypadku do szczytu Wielkiej Sowy, 20 minut. Jesteśmy na rozdrożu pod Wielką Sową. Te 20 minut, myślę, że to jest bardziej 12-15. Ostatnia prosta. Jestem sam na Wielkiej Sowie, to też się nigdy nie zdarzyło, dlatego mam swobodę łażenia, pokazywania wam wszystkiego, co tu jest. Szczyt jest ogromny, bardzo duży, bardzo dużo tutaj się na tym szczycie mieści. Oczywiście największa to wieża widokowa, atrakcja nie na dzisiaj, niestety. Stowarzyszenie Wielka Sowa. Wiaty, raz, dwa, trzy. Tam chyba z tyłu jest czwarta jeszcze. Wieża techniczna. No i to, co najważniejsze, oznaczenie wysokości i odległości. Wielka Sowa, 1015 metrów. I takie jeszcze ciekawostki godzinowo-odległościowe. Do Prudnika 93 godziny, jakby się szło bez przerwy. A w drugą stronę, to będzie tu chyba, a w drugą stronę do Świeradowa 54 godziny. Czyli większość już mam zrobione. Ponad 90 za sobą, nieco ponad 50 przed sobą. Czyli, dobrze liczę, 2/3? Prawie 2/3 drogi głównego szlaku sudeckiego za mną. Natomiast pieczątka jest dobrze zaopiekowana przez pewną, dobrze mi znaną sowę. I jest tutaj. Na wieżę oczywiście nie ma sensu dzisiaj wchodzić. Jak idziecie długim dystansem, musicie się pogodzić z tym, że w takich miejscach, gdzie czasem są ładne widoki, nie będzie wam dane ich zobaczyć, ale przyjechać tu warto, jak jest ładna pogoda. Wejście kosztuje parę złotych, 7 albo 8. Widać stąd praktycznie wszystko, od ślęży po śnieżnik. Sporo czeskich fajnych miejsc też widać. Kiedyś była to wieża Bismarka, potem patronował jej Władysław Sikorski, no a ostatnio już czas jakiś patron tego całego szlaku GSS-u, czyli Mieczysław Orłowicz. Myślę, że obok ślęży jest to góra z największą powierzchnią samego szczytu i dzieje się na niej naprawdę sporo. Natomiast jeśli chodzi o GSS, to nie wiem, czy jest jeszcze druga taka góra, na której byłoby taka, na której byłaby tak duża łąka po prostu, taki duży teren jak właśnie tutaj. Myślę, że miejsce to może przyjąć w tym samym czasie nawet 300-350 osób i będą się one czuły w miarę swobodnie. Odcinek poświęcony Sowim górom na głównym szlaku sudeckim kończymy tutaj, tuż przed rzeczką, a może w samej miejscowości Rzeczka.
Oczywiście dalej jest jeszcze kilka wierzchołków, które będę robić jutro. Między innymi piękny włodarz, który formalnie należy do Sowich, ale w takim potocznym rozumieniu czy w praktyce nie należy do świata Sowich, tak to ujmę. Dużo bardziej charakterystyczne jest to, co za nami, czyli te wszystkie przełęcze Woliborska, Jugowska i teraz Sokoła w rzeczce. No i oczywiście szczyt Wielkiej Sowy, wieża widokowa na Kalenicy, schronisko Zygmuntówka. To jest serce Sowich. Ale jutro jeszcze kawałeczek Sowimi będziemy szli. Niemniej na dzisiaj kończymy i ten odcinek specjalny na GSS-ie poświęcony górom Sowim oceniam na 5 z małym plusem. Nie oceniam pogody, bo gdyby pogoda była wyśmienita, ocena byłaby dokładnie taka sama. Jakieś tam drobiazgi na szlaku. 6 nie ma tylko dlatego, że po prostu piękniejsze widoki są w Karkonoszach i tego się nie przeskoczy. Ale te okienka widokowe, które są tu w Sowich, naprawdę potrafią zachwycić. A przy dobrej pogodzie rozległość i widok na wszystkie strony jest naprawdę imponujący, przepiękny, godny zobaczenia. 5 z małym plusem, 6 zostawiam Karkonoszom, bo tylko one w moim odczuciu na tą 6 zasługują. Ale góry Sowie jak najbardziej godne uwagi, warte odwiedzenia i warte poznania.